Niedzielne popołudnie to już stały punkt programu w kanale sportowym Magazyn Piłki Kobiecej. 13. kolejka Ekstraligi trwa, ale już się kończy i o tych wszystkich meczach, które się zakończyły, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, podsumowywać. Poruszymy także kwestię rzutu karnego, który poruszył całe piłkarskie środowisko i nie tylko, myślę o środowisku piłki kobiecej, bo poszło w świat to, co wydarzyło się w meczu Medyka ze Śląskiem Wrocław, ale były także i bardzo piękne gole, były niesamowite zwroty akcji. Uwierzcie, że działo się bardzo dużo, a jak podkreślam, ta kolejka się jeszcze wcale nie zakończyła. Gośćmi w studio dzisiaj będą reprezentanci Śląska Wrocław, Asia Wróblewska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest także reprezentantka lidera tabeli, a więc Oliwia Szperkowska, SMS Łódź. No i oczywiście Joanna Tokarska. Cześć, Asiu. Cześć. Tyle tematów, że aż nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo mimo tego, że jeszcze jedno spotkanie do rozegrania pozostało, o godzinie 15:30 rekord zagra z Olimpią Szczecin, to jednak te dotychczasowe mecze dostarczyły nam tylu emocji i tylu tematów, że dzisiaj naprawdę będzie ciekawie. Asia, to od ciebie, jeżeli pozwolisz. Tutaj już od dłuższego czasu staraliśmy ciebie ściągnąć do programu. Cieszę się przede wszystkim, że się w końcu udało. No nie przyjeżdżasz pewnie w jakichś bardzo mocno dobrych nastrojach, bo Śląsk zaczął tę rundę od dwóch porażek i o ile w tym pierwszym meczu przegranym z ekipą z Łodzi zaprezentowaliście się naprawdę nieźle, no tak jednak w Koninie wczoraj na pewno duży niedosyt pozostał. No na pewno od dłuższego czasu już tutaj miał się pojawić, ale no jakby te terminy się nie zgrywały, ale tak jak rozmawialiśmy ten wczorajszy mecz, no wydawało mi się, że przyjadę z trzema punktami, a niestety przyjechałam z kuriozalnym karnym i z przegraną, ale mówię, tak jak tydzień temu zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, tak wczoraj nie wyglądałyśmy dobrze, ten mecz, no nie zasługiwałyśmy na pewno, żeby wygrać, ale uważam, że jakbyśmy wywiozły jeden punkt, to byłoby to zasłużone, ale mówię, no kuriozalny rzut karny, o którym cała Polska huczy i myślę, że tutaj też można na pewne kwestie zwrócić uwagę. Ale myślę, że tak dobrze się prezentujemy, więc mówię, powoli będziemy łapać tą formę i będziemy jeszcze lepiej wyglądać i łapać te punkty na pewno w lidze. No absolutnie nie chodzi o to, żeby przez jakiś jeden dziwny rzut karny tutaj rozpatrywać postawę Śląska w całej rundzie, bo absolutnie to nie jest niczyim celem. Natomiast no rzeczywiście pogadamy sobie jeszcze o tym meczu, ale punktów brakuje rzeczywiście Śląskowi i tutaj trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Oliwia, ty w zdecydowanie lepszych nastrojach, bo to, co wydarzyło się wczoraj w Katowicach, to naprawdę no mecz kolejki i mecz na razie rundy. Chyba tak możemy, Asia, też powiedzieć, bo kandydatów pewnie już kilku mamy, ale jak się odrabia straty od 0-3 do 3-3, to naprawdę można być z siebie zadowolonym. Tak, dokładnie. Natomiast, no mówię, nam się ułożyły tak mecze, że pomimo tam różnej gry, to jednak te trzy punkty wywiozłyśmy z obu meczów. Co do wyniku od 0-3 do 3-3, to prawda. Byłam w lekkim szoku, jak widziałam, jak to się zmienia, bo w zasadzie, kiedy widzisz już, że jest 3-0, to tak naprawdę mecz wydaje się przesądzony, a jednak naprawdę szacunek za to, że Bydgoszcz się podniosła i zdołała wbić jednak trzy bramki i zrobić remis. No i jeden punkcik na wasze konto. Asia, Poczekaj, nie na wasze. Nie mówię, że twoje, no ty nie jesteś zbyt gorszy, ja to wiem. Natomiast, no właśnie, ty... Ja byłam w Sosnowcu i byłam w Katowicach wczoraj, porządkując fakty. To może zacznijmy od meczu kolejki. Od tego spotkania w... Znaczy meczu kolejki przed kolejką, no bo na pewno przed kolejką, na papierze Czarni, tak. Sosnowiec, UJ Kraków to był mecz kolejki, ale to, co się wydarzyło w Katowicach, to myślę, że nam zmienia trochę proporcje, tak, ale jak najbardziej. Tak. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się na stadionie po kolei, ludowym. Żebyśmy sobie wszystko uporządkowali. Myślę, że chyba, nie wiem, czy dziewczyny, miałyście okazję odwinąć jeszcze ten mecz, ale widziałyście skrót z tego spotkania, który... 4-0, Asia, tylko wejdę ci w słowo. Zobaczmy sobie wyniki, żebyśmy mieli podkładkę o tym, o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. To są wyniki do tej pory zakończonych spotkań. Jedno spotkanie jeszcze zostanie dzisiaj rozegrane. Czarni, Antras, Sosnowiec 4-0 z UJ Kraków, Medyk, Polomarket, Konin 2-0 ze Śląskiem, SMS Łódź, Tarnowia, pewne zwycięstwo lidera tabeli, GKS Katowice 3-3 ze Sportisem KKP Bydgoszcz. No i Górnik Łęczna, który dosłownie kilkanaście minut temu zakończył swój mecz z Lotosem 1-0. No właśnie, i tak dobrze nawiązałeś do tego meczu kolejki, który był tak nazwany przed kolejką. Bo, no nie wiem, dziewczyny, chyba się ze mną zgodzicie, że można się było spodziewać lepszej postawy UJ-u w tym meczu i takiego spotkania, które byłoby bardziej zacięte, a trzeba powiedzieć, że dominacja mistrzyń Polski, pewne zwycięstwo, nie pozostawało tam do dyskusji to, że trzy punkty zostaną na stadionie Sosnowcu. Mecz, przypomnę, na stadionie ludowym się odbywał. No,
Ujot jak nie ujot, mocno defensywnie. Początek wyglądał w ten sposób, że były bardzo nisko ustawione piłkarki Krzysztofa Kroka. No ale Nicole Kaletka szybko rozwiązała, bo już w 19 minucie worek z bramkami, więc... No, pomogła tak, trochę Kinga Wilk, bo tam był rykoszet przy tym uderzeniu z dystansu, tak, ale ten drugi gol, ale, no to już naprawdę. Tydzień temu mówiłam, że ciężko mi ocenić Czarne po tym meczu w Gdańsku, bo tam Lotos miał czerwoną kartkę i grały w osłabieniu, ale tak po tym sobotnim meczu, no to już tak można mówić, że no, mocne są i jak wy patrzycie na Oliwka, powiem, bo wy w Łodzi tak jesteście blisko, jeszcze patrzycie z góry na mistrzynię Polski, widzisz tam rzeczywiście taki zespół, którego trzeba się bać czy bardzo bać? Myślę, że Czarne Sosnowiec oczywiście to jest niepodważalne, że są bardzo dobrym zespołem, grałyśmy z nimi sparring i również potwierdziły swoją formę. Wygrały pewnie 2-0, bo nie mogę powiedzieć, że prowadziłyśmy mecz, czy miałyśmy jakiekolwiek klarowne sytuacje. Myślę, że są bardzo dobrze przygotowane do ligi, co zresztą pokazują, bo 2 mecze na plus i to bardzo pewny plus. 9 goli. Dokładnie. No i to, co Asia powiedziałaś, że o ile przed tygodniem nie mieliśmy takiej jasnej sytuacji, jak ocenić Czarnych, no bo rzeczywiście kończyły mecz w przewadze dwóch zawodniczek, tak jednak z Ujotem, którego upatrywaliśmy za może takiego czarnego konia. Mówiłaś o tym, że lubią grać ładną piłkę dla oka. A ja też mówiłam na początku wczoraj meczu, że pytanie, kiedy się skończy janosikowanie. Bo nie można wykluczyć takiej sytuacji na wiosnę, że Ujot zdobędzie podobną liczbę punktów co jesienią, tylko już nie będzie punktował na tych zespołach z czołówki, tylko tam, gdzie powiedzmy w cudzysłowie powinien. Tutaj to bym wzięła pod uwagę, że to jest możliwe, że no jednak ten potencjał kadrowy nie jest na tyle duży, żeby liczyć na to, że na całym odcinku sezonu będą z tymi zespołami z top 3 zdobywać punkty, no bo to, co się stało jesienią, no to było mocno zaskakujące. Dziewczyny, widziałyście wszystkie gole z tego meczu? Znaczy, ja nie widziałam tak naprawdę wczoraj po powrocie z Konina, od razu przyjechałam do Warszawy, więc jakby też się starałam odciąć tej piłki, ale jak mam tak trochę sobie zanalizować, tak wyobrazić ten mecz, to wydaje mi się, że Kraków po prostu przez swoją grę na sztucznej nawierzchni, a pojechał na lodowy, gdzie jest naturalna, no to jednak boisko jest większe i mówię, tak jak my wczoraj w Koninie też mieliśmy duży przeskok i też jest się ciężko nam odnaleźć. No dlatego mówię, no tak jak na przykład Łódź gra na naturalnej, no to łatwiej jest im później pojechać do Sosnowca i grać jak równy z równym gdzieś. Te zespoły, które trenują na co dzień na sztucznej nawierzchni, no to jednak mają problem, więc może też z tego wynikało, że one tak nisko stały w obronie. Ale też widziałam tam jedną sytuację, chyba strzeliła Alicja Materek bramkę, no to tam Karola Klawis popełnia błąd, bo tak chyba źle zinterpretowała, gdy ta piłka jej spadnie i no mówię, no mały błąd się przydarzył, gdzieś ten wynik poszedł wyżej, więc no... Tak jest moja opinia. No będziemy też mieć Anię Zapałę na załączeniu. Ale myślę, że się mogło też to z tego wynikać, że jednak przeskok ze sztucznej na naturalną dał swoje znaki. No i pytanie też, przepraszam, że ci przerwałam, na ile to, że były tylko 2 dni na regenerację, bo przypomnę, o 20 w środę miały mecz ligowy, więc był czwartek. Piątek, więc ja wiem, że początek sezonu, nie mogą być zmęczone, bo to tak, ktoś tak może powiedzieć, młode dziewczyny to nie grają co 3 dni, ale mimo wszystko no, miały te 90 minut wybiegane właśnie na sztucznej nawierzchni i dwa dni wolnego, więc znaczy wolnego, no przygotowania do kolejnego meczu. Więc, no Ania na pewno poopowiada coś więcej. Za moment się za nią połączymy, natomiast Karolina Klabis, to co już Asia powiedziałaś, że złe wyjście przy tej czwartej bramce, wcześniej było też takie wyjście do sytuacji sam na sam z Wiankowską, kiedy ona przelobowała ją i piłkę trafiła tylko w poprzeczkę. Oliwia, ty nie wiem, czy już miałaś okazję zobaczyć tę sytuację. Miałaś, więc jako bramkarkę ciebie chcę zapytać o takie decyzje koleżanki. Ja myślę, że gra bramkarki opiera się przede wszystkim na dobrych i złych decyzjach i czasami po prostu nie jest tak, że zawsze tą decyzję się dobrą gdzieś tam podejmie, tak. No Karola po prostu wybrała złą decyzję, to się zdarza. Myślę, że wnioski już wyciągnęła, analizę na pewno też miała, więc
To nie podważa, myślę, tego, jaką jest dobrą bramkarką. Tak, do waszego meczu już sobie przejdziemy, ale jednak jak się przegrywa 0-3, to pewnie już w głowie miałaś z tyłu, że raczej no, tutaj się nic już nie zmieni, nie uda się nic ugrać. No, nie spodziewałaś się, nie uwierzę, jak mi powiesz, że się spodziewałaś takiego. Poczekaj, bo Oliwia grała w meczu, gdzie było 6-0. Ja mówię, no, widzisz, może był jakiś transfer. Oliwia, oczywiście w meczu wygrany 6-0 z Tarnowią, jasna sprawa. Natomiast to inaczej cię zapytam. To jeżeli w głowach, i ciebie, Dasia, też tak samo pytanie, jeżeli już przegrywa się mecz 0-3 i kończy się wynikiem 3-3, no coś takiego, dochodzi takiego momentu, kiedy czujesz, że już się nie uda, że już nie ma szans na to, żeby to odrobić. No ja myślę, że kiedy masz już jednak to 3-0 w plecy, no to już jednak inna jest mentalność, jak wychodzisz przy 0-0 i walczysz jak równy z równym, a kiedy już dostajesz jedną, drugą, trzecią bramkę, to już jednak te, no mimo wszystko chęci spadają, pomimo, że wiadomo, to się mówi, że się walczy do końca i tak dalej, ale myślę, że trzeba walczyć, no zdarza się, takie też są mecze. Znaczy to kwestia mentalna. Wydaje mi się, że też na naszym przykładzie w tamtym sezonie my większość meczy przegrywałyśmy na samym początku, bo pojechałeś do Rybnika na pierwszy mecz jako Śląsk Wrocław i chyba w 20 minucie straciłyśmy bramkę. I jakby cały czas tą rundę miałyśmy taką, że cały czas wierzyłyśmy i my większość spotkań goniłyśmy te jednak wyniki. Więc mi się wydaje, że po prostu też jest kwestia takiej wiary, takiej drużyny, więc mówię, czapki z głów za to, co Bydgoszcz zrobiła, bo Katowice to nie jest łatwy teren i fajnie, że zremisowały, urwały ten punkt, bo jednak ten zespół dobrze wygląda w tym sezonie i bardzo szkoda byłoby mi, gdyby one tam naprawdę pojechały i by były tak skarcone, więc naprawdę czapki z głów za to, co wczoraj zrobiły. Mhm. Dzwonimy sobie od razu do Anny Zapały. Za moment pogadamy z zawodniczką UJ-u. Asia, UJ według ciebie no, w tej rundzie rzeczywiście będzie punktował tylko z mocniejszymi, bo przypomnijmy, no, był ten mecz zaległy, wygrany rzeczywiście, ale z drużyną niżej notowaną, aż 4-0 z rekordem. Ale w drugiej połowie tego meczu rekord miał sytuację w Krakowie na tym spotkaniu na stadionie Prądniczanki. I to był taki sygnał ostrzegawczy, że defensywa UJ-u to nie jest monolit na tle klubu, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. I spotkanie w Sosnowcu to pokazało, że tam było dużo deficytów, też dużo błędów indywidualnych. Ogólnie UJ-owi się ten mecz po prostu nie ułożył. Zdarzają się takie sytuacje. Nie ma co wyciągać zbyt daleko idących wniosków w związku z tym, że naprzeciwko były mistrzynie Polski. I myślę, że UJ będzie jednak się liczył w walce o te miejsca za podium. No właśnie, to które miejsce będzie się liczył? Bo cały czas nie jestem w stanie jakby określić UJ-u ich siły, no bo gdzie ich umiejscowimy? Tam się wszystko będzie miksować. No właśnie, tam jest niesamowity ścisk, jak patrzymy sobie na tabelę. No więc spokojnie, jeszcze tak. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tam się wydarzy. A runda dopiero ruszyła, więc myślę, że dużo meczów będzie takich, że kartki, będzie ktoś faworytem, a jednak będą zespoły wygrywały, które są niżej notowane. Ekstraliga jest dosyć ciekawą. No to zapytamy samych zainteresowanych, jeżeli pozwolicie, bo Anna Zapała, UJ Kraków, jest już naszym gościem. Witaj, Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. Staramy się umieścić siłę UJ-u gdzieś w tej hierarchii, nawet nie patrząc tylko na tabelę, bo to, co Asia powiedziała, wy byliście takim zespołem, który lubił zabierać punkty wyżej notowanym rywalom, natomiast no, wczoraj z wyżej notowanym rywalem no, nie było tutaj żadnych wątpliwości, kto jest lepszy na boisku. No tak, no, wczoraj ten mecz no, nie wyszedł tak, jak chciałyśmy. A jak mam się zastanawiać, gdzie jest siła UJ-u, ja uważam, że nas stać spokojnie na czwarte, trzecie miejsce tej lidze z tą kadrą, jaką mamy teraz. I ta jesień to pokazała. No teraz no, zaczęłyśmy dobrze z Bielskiem, teraz mecz z Sosnowcem nie wyszedł, ale broni nie składamy już, a przeanalizowałyśmy mecz. Zaraz w środę jest następny, tutaj nie ma czasu spuszczać głów, trzeba grać dalej. No tym bardziej, że w środę szybka okazja do rewanżu na czarnych, tyle że już w Pucharze Polski. To pewnie będzie kompletnie inne spotkanie. Ja tak no nie spodziewam się przynajmniej tego, żeby to było tak jednostronne spotkanie jak to ligowe. No ja też nie chcę, żeby takie było na pewno i na pewno nie chciałam, żeby było tak wczoraj. No, jak widać, czarne pokazały swoją siłę. Przytłoczyły nas trochę tą grą, cały czas wysokim pressingiem, ale wiem, że nasz trener na pewno wyciągnie z tego wnioski i przede wszystkim my. I w środę wyjdziemy podwójnie zmotywowane, bo jednak
chciałbyśmy się zrewanżować, zwłaszcza, że wiele razy wcześniej trafiałyśmy w tym etapie na Sosnowiec i zawsze przegrywałyśmy te mecze, ostatnio nawet w karnych, co już było zaskoczeniem, ale mam nadzieję, że teraz znowu pokażemy, że jesteśmy drużyną, która będzie się liczyć. Ania, a rozmawiałyście sobie w drużynie o grze w defensywie, bo to co Asia powiedziała nawet wcześniej, w tym meczu z rekordem, mimo że wygrałyście pewnie 3-0, to jednak no, to nie był taki idealny mecz w defensywie w waszym wykonaniu i później rzeczywiście, kiedy grałyście z dużo silniejszym zespołem, no to już te błędy w defensywie szybko się zemściły. Widzicie tam jakiś problem? Widzicie tam taki największy deficyt na początku tej rundy? Tak, znaczy ja widzę. Nie wiem jak reszta, ja widzę bardzo tutaj duże problemy, zwłaszcza w ustawieniu. Tutaj jak grałyśmy z czarnymi, to wyszły po prostu wszystkie nasze mankamenty, te błędy. I te cztery bramki tak naprawdę to my im podarowałyśmy, gdzie wydawało mi się, że nasza defensywa zawsze była naprawdę poukładana. Tak teraz coś się dzieje. Nie wiem gdzie jest przyczyna, myślę, że tutaj nasz sztab musi się nad tym zastanowić. No ja ze swojej strony staram się zrobić wszystko, co mogę, jednak no, gram na boku, to też nie jest, jak nie mam jakby stricte zawsze wpływu na to, co się dzieje na środku boiska. Tutaj z czarnymi głównie przez środek boiska te akcje przechodziły i no i tutaj musimy się zastanowić, czemu tak było i jakoś to naprawić. Mhm. Czy ty widziałaś może sytuację w meczu Medyk Konin Śląsk Wrocław? Taka sytuacja, o której się mówi teraz bardzo dużo z tym rzutem karnym. I uśmiechasz się, więc wiem, że widziałaś. I od razu dlatego pytanie do ciebie. Twoja ocena tej sytuacji, co tam się wydarzyło? Znaczy nie jestem w stanie powiedzieć, co się wydarzyło, nie wiem. No, tam Ola Dudziak, tak, to ona musiała chyba po prostu... No myślała, że chyba jest piątka czy tam od bramki. Nie mam pojęcia szczerze mówiąc, co tam się wydarzyło, a bardziej zdenerwowało mnie fakt tych komentarzy po meczu, bo takie rzeczy się zdarzają. Ja wiem, że to jest kuriozalne, ale no naprawdę też fala takich negatywnych komentarzy uważam, że bez sensu. Po co w ogóle dziewczynę jeszcze bardziej dołować? Ona doskonale wie, że się stało coś, co się nie powinno wydarzyć, więc nie rozumiem po co. Ania, mam jeszcze pytanie dotyczące wczorajszego meczu i debiutu Paulinki Guzik. Mówię Paulinki, bo 15 lat. Odważnie tam sobie poczynała na skrzydle. Ja wiem, że no, przeciwnik trudny, ale trzeba, tak podsumowując jej występ, jej pojawienie się na boisku, tak dosyć dużo pozytywów wynieść. Jak ty oceniasz tę młodą piłkarkę? Paulina jest... No młoda przede wszystkim, ale bardzo utalentowana pod względem takich umiejętności technicznych. I to było wczoraj widać, gdzie na tle naprawdę najlepszego zespołu w Polsce bez kompleksów dryblowała, a co przede wszystkim jej wychodziło. I bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że z każdym następnym meczem będzie dostawała więcej szans. No i że będzie grała coraz lepiej i będzie się to przenosiło na jakieś asysty, a czy może nawet bramki. No, myślę, że na pewno będzie dostawać coraz więcej szans, zwłaszcza, że wejść w taki sposób jak wczoraj, to naprawdę dobry prognostyk. No i okazji do tego, żeby mierzyła się z mocnymi rywalami całkiem sporo, bo ten kalendarz na początku wiosny dla was łaskawy nie jest. Dwa razy czarni, bo mecz w lidze i w pucharze. Zaraz mecz z Górnikiem Łęczna, kiedy przyjadą do was. Potem macie też wyjazd do Katowic. Tak przed startem tej rundy analizowałyście sobie to, co się tam będzie działo w tym kalendarzu. Cieszę się, że nie słyszałem z klubu żadnych takich wymówek, że ktoś właśnie zwalał na kalendarz. Natomiast no, trzeba przyznać, że rzeczywiście łatwo nie macie. No łatwo nie mamy, ale no, jest jak jest, trzeba to przyjąć i robić swoje. No, tak naprawdę to, że ten mecz przełożyli z Bielskiem, też dowiedziałyśmy się stosunkowo późno na tą środę i przez to wyszło tak, że gramy praktycznie co 3 dni. Ale no, regenerujemy się, jest odnowa biologiczna, każda o siebie dba, treningi są odpowiednio dostosowane. Tu nie ma co zwalać na to, że gramy co 3-4 dni, jesteśmy piłkarkami już powiedzmy profesjonalnymi i taka robota, no. To mi się podoba, to jest elegancko. To podejście, które chciałem usłyszeć. Czy wy do tego meczu w Pucharze Polski będziecie chciały podejść w ogóle inaczej? Jakie były założenia na to spotkanie ligowe w takim razie? Teraz myślę, że już możesz nam zdradzić i czy one będą trochę inne w tym meczu w tygodniu? Założenia były na pewno takie, żeby jednak nie wychodzić cały czas wysokim pressingiem, bo no, nie ma co ukrywać, potencjał czarnych jest ogromny, otwierać się cały mecz na nie jest po prostu samobójstwem. Stałyśmy stosunkowo nisko, w mojej opinii czasem za nisko, bo jednak wielkie boisko nas przytłoczyło trochę te odległości między
między nami, między w sumie najwyżej ustawioną dziewczyną, a odległością do bramki były zdecydowanie za duże i nie byłyśmy w stanie nawet kontry przez to wyprowadzić. I mam wrażenie, jestem pewna, że tutaj będziemy szukać poprawy, żeby jednak nie schodzić tak nisko przy tak dużym boisku, bo no potem nie jesteśmy po prostu w stanie wyprowadzić kontry jednak, więc na pewno wyjdziemy trochę wyżej i będziemy grać odważniej. I postaramy się pełnić rolę. No to trzymamy za słowo w takim razie. Anna Zapała, zawodniczka UJ-u Kraków, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo, Aniu, za czas i dobrej niedzieli ci życzymy. I powodzenia w tym meczu pucharowym. No trzymamy za słowo, żeby to nie było takie spotkanie UJ-u z czarnymi... Ale podobały mi się te wypowiedzi, muszę wam powiedzieć, że bez szukania wymówek, bez takiego wskazywania winnych... Tak, ja też dlatego, no bo jak się popatrzyło na ten, my chyba nawet w którymś programie o tym mówiliśmy, jak popatrzyło się na terminarz UJ-u, to rzeczywiście no, te wymówki byłyby uzasadnione, bo ten terminarz, no sami same przyznacie, że jest ciężki, ale ja nie słyszałem nikogo. No ale dziewczyny, wolicie grać czy trenować? Znaczy, wiadomo, że nie jest łatwo grać co trzy dni, bo jednak ale... trzeba zanalizować przeciwnika, trzeba mecz swój poprzedni zanalizować, nie jest to zawsze łatwe. Ale teraz no, tak naprawdę, jeżeli my jeździmy na co dzień na reprezentację, no to też te mecze gramy co trzy dni. No więc no, my jako piłkarki, tak jak Ania powiedziała, profesjonalne czy półprofesjonalne, no to nie możemy szukać wymówek. Po prostu mamy wyjść, zwłaszcza, że mówię o takim odcinku grania co trzy dni, nie jakimś wydłużonym, tylko takim krótkim. Wiadomo, no, zawsze fajnie wyjść na trening regeneracyjny, potem na trening przedmeczowy i na mecz, więc... Słuchajcie, zawsze też miło obejrzeć kulisy z danego spotkania, a tak się składa, że takie mamy właśnie z meczu czarnych z UJ-em. Nieprawdopodobny obiekt, Stadion Ludowy w Sosnowcu, tam się zawsze pięknie mecze ogląda. Na kulisach to będzie ukazane trochę lepiej. Ten stadion jest historyczny i rzeczywiście zawsze do historii należy mieć szacunek, ale no... Nie jest to dobre miejsce do oglądania spotkania się. Tam pewnie byłaś nieraz i sama wiesz, że czy to na żywo, czy w transmisji telewizyjnej, to nie jest przyjemność. To jeszcze po wypowiedzi Ani wiemy jedno, że nie każdy przeanalizuje to, jak duże jest tam boisko i później się zderza z tym, że jest to... Jest różnica, tak. Pod względem liczby metrów większa przestrzeń. A stadion jak stadion. Myślę, że kibice w Sosnowcu mają sentyment do tego obiektu i na tym poprzestańmy. Obejrzyjmy sobie w takim razie kulisy z meczu wygranego przez czarnych bardzo, bardzo wysoko, aż 4-0. Bardzo pewnie, może to jest lepsze słowo, bo był wynik wyższy w tej kolejce. Trzeba robić, jak dziewczyny nie przychodzą jeszcze. Potem się zacznie, nie? Będzie dużo roboty. Ale to dobrze. Dziewczyny muszą być gotowe do meczu. A jaki wynik przewidujesz? Może być 7-0. O, jaki pan wynik przewiduje? No, przewiduję zwycięstwo. A ile? No, tak gdzieś około 3-0. Powoli do przodu. Jakie rokowania? Kiedy powrót? No tak przy dobrych wiatrach, że tak powiem, w maju, ale to wszystko na bieżąco będę widziała, czy już jest okej, czy jeszcze ten czas musi się wydłużyć. Ja patrzę tylko na swój zespół. W ogóle mnie interesuje przeciwnik. Mamy swoje zadania, musimy zrobić to, co nam trener mówi. Najważniejsze, że murawa jest dobra, świeci słońce, więc tylko wszystko jest w naszych głowach i nogach. Nastroje na pewno są bojowe. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego dzisiejszego spotkania. Thank you.
czekałam na tą bramkę, ale to nie jest ważna bramka, ważne są cztery bramki, które strzeliliśmy i ważne to, że wygrałyśmy i dalej jesteśmy o mistrza Polski. Tak, udany powrót, cieszę się, że strzeliłam bramkę, że zespół wygrał i że łapię kolejne minuty. A przede wszystkim cieszymy się z meczu, myślę, że tak nie do końca z naszej gry, bo wiadomo, że aspiracje są o wiele większe w tym zespole, umiejętności są o wiele większe. Gdzieś tam jeszcze brakuje nam tej świeżości, tego przygotowania motorycznego, ale są momenty naprawdę fajne, jeśli chodzi o grę w piłkę. Mamy teraz w środę Puchar Polski. Zapominamy już o meczu tym dzisiaj. Przygotowujemy się już do kolejnego środowego pucharu, bo jest też dla nas bardzo ważny. I walczymy dalej. Uśmiechy na twarzach w Sosnowcu, pewne zwycięstwo Czarnych 4-0, mecz jednostronny, to już co sobie powiedzieliśmy, bez większej historii. Natomiast jeszcze mecz, który też obfitował w gole, no to myślę o tym spotkaniu, w którym brała udział Oliwia, to już mogę powiedzieć na pewno. Ale też było 6 goli. Tak, 6-0 z Tarnowią. No właśnie, dlatego mi się pomyliło, wiesz, tak. Tam 6 goli, tam 6 goli. Ale co ciekawe, jak się patrzy na wynik, 6-0, sprawdza się, kto strzelał te bramki, 6 różnych zawodniczek, więc tam no, siła ofensywna w Łodzi rozkłada się naprawdę na wiele piłkarek, a to jest akurat duży plus. Dokładnie. To nie dzisiaj w sumie wiadomo, że jednak najsilniejszą naszą stroną jest ofensywa. Mamy bardzo dynamiczny przód i uważam, że te bramki są jednak równomiernie rozłożone i nie ma takiej osoby, która by co mecz tylko strzelała, tylko gdzieś tam się dziewczyny wymieniają. Jest bardzo dobra współpraca u nas w ofensywie. Natomiast tak do 20 minuty, no to Tarnowia trzymała się całkiem dobrze. Nie było łatwo je tam gdzieś naruszyć na samym początku tego meczu. Myślę, że z takimi zespołami, kiedy wychodzi się powiedzmy jako faworyt, to ciężej się gra, bo taki zespół, dopóki gdzieś tam ma siły, gdzieś tam wynik jest dla nich korzystny, to będą walczyć, biegać, przeszkadzać i jak najbardziej mi to wychodziło. Asia, to spotkanie, w którym SMS może się nie męczył, no bo tam był też rzut karny. Nie, no tam 10 powinno być po sytuacjach. Tak naprawdę, jeszcze Grzybowska miała rzut karny niewykorzystany. No właśnie mówię, na samym początku, w 6 minucie ten rzut karny niewykorzystany. Trener SMS-u też mówił, że tam spokojnie mogło się skończyć i 8, i 9 pewnie, jakby zliczyć te wszystkie 100% sytuacje. Tak, i tydzień temu mówiłam, że Dominika Kopińska awansuje na podium klasyfikacji strzelczyń po tym meczu i w sumie tak to się skończyło. 2 gole. Dominiki, ale no co, SMS komplet punktów po 2 meczach, czyli można powiedzieć, że planowo, ale patrzę na kadrę waszą, Oliwia, to jak zestawię to z Górnikiem i z Czarnymi, to zastanawiam się, czy tam Marek Chojnacki wyjmie jakieś niespodzianki jeszcze z młodzieży, takie wiecie, zawodniczki, które zaskoczą, bo ja już poprzednio mówiłam, że była Kolis i Domin w wyjściowym składzie, teraz patrzę i w ogóle nie było. Znaczy, tak, dziewczyny nie trenowały w ogóle z nami w tym tygodniu, bo miały swój mecz celiotki, jeden z ważniejszych, bo gdzieś tam też mają jeszcze jakby, no jednak tą celiotkę i tam też grają, mają drugiego trenera. No i po prostu dzisiaj ich nie było. Były inne króliki z kapelusza wyjęte. Tak, mamy tam jeszcze zawodniczki. Macie tam? Także... Może ty nam wskażesz jakąś zawodniczkę, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, która jeszcze nie jest znana takiemu szerszemu gronu, a rzeczywiście za momencik możemy się spodziewać, że wystrzeli. Ron? Myślę, że możemy, tak, Natalka Ron i myślę, że Nadia Kryzeman, okej, już grała, Nadia to już znamy. Znamy ją. Myślę, że Natalia Ron bardzo dobrze się zapowiada. Ja mam osobiście, grałam z nią razem w Wałczu. Jesteśmy z jednego... A czemu wy nie poszliście na kajaki albo wiosła? Przecież w Wałczu to... Nie było nam pisane. Nie było nam pisane. Nie, naprawdę. Natalia Ron, mogę szczerze powiedzieć, widzę, jak się dziewczyna rozwija, ma atuty w postaci przede wszystkim szybkości. Myślę, że za parę lat będzie o niej głośno. Bo ona nie grała ostatnio, była na młodzieżówce, tak? Ona ma teraz kontuzję. Jeszcze ma kontuzję. Ale to jest ciekawe, że po takim meczu, jak widziałem wywiad z trenerem Chojnackim, wynik 6-0, on narzeka na skuteczność swojej drużyny. On tam był bardzo, może nie rozgoryczony, ale taki nie wydawał się wcale jakoś mocno zadowolony po tym spotkaniu. Nie wiem, jak było w szatni, czy też wam zwracał na to uwagę.
Ta nasza skuteczność to jest już dłuższy temat. Czyli zwraca uwagę. Zwraca uwagę, no cały czas próbujemy to dopracować, gdzieś tam się odnajdujemy jednak i na boisku, i przy skuteczności. Nie było jeszcze do końca tak, jak chcemy, ale no, trzeba się cieszyć z tego 6-0, bo to jednak duży wynik i trzeba się po prostu z niego cieszyć. Coraz mniej jest takich wyników w lidze. 6 goli strzelić. Wyrównuje się trochę liga. Więc to jest jakiś wyczyn. I do tego jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, ile sytuacji miał SMS. No to prawda. No, natomiast no, też w defensywie to nie był idealny mecz. Ktoś patrzy tylko na wynik i mówi o proste spotkanie. Natomiast no, rzeczywiście tam sporo materiału do poprawy, myślę, też Marek Chojnacki sobie wymyśli. Wy też wygracie Puchar Polski już w najbliższą środę. O godzinie 14:30, czyli tak mało telewizyjnie, tak. Ten mecz z Polonią Środa Wielkopolska. Jak Dokładnie. Do tego spotkania podchodzicie? Podchodzimy tak jak do każdego meczu, chcemy go wygrać. Przede wszystkim Polonia gra w pierwszej lidze, ale myślę, że będzie wymagającym przeciwnikiem. Puchar Polski to jest tak, że ta drużyna, która wygrywa, to po prostu przechodzi. Tutaj nie ma żadnego podziału punktów. Myślę, że będą walczyć, dopóki będą miały siłę. Mhm. Czyli bardzo podobny mecz może się szykować jak ten wczorajszy dla Dokładnie. Was tak naprawdę. Dokładnie. Na przestrzeni 3 dni, no ale myślę, że tutaj obowiązkiem Asia no jest awans po prostu SMS-u. Chyba sobie nie wyobrażamy, żeby odpaść z pierwszoligowcem. No doskonale wiemy, że dla każdego klubu w naszej lidze zdobycie Pucharu Polski jest niezwykle istotne ze względu na premię, jaka jest za ten puchar. Odpadł już Górnik Łęczna. Więc jeden przeciwnik mocny mniej. Ciekawa jestem, czy będzie jakaś niespodzianka, bo to się może tak poukładać przy losowaniu, gdzie nie będzie rozstawienia, że mocni będą wpadać na mocnych i ktoś taki niżej notowany będzie mieć łatwych, czy też na swoim poziomie przeciwników. I może tak będzie w tej edycji, że ktoś na przykład do finału zajdzie aż. A z tych takich mało typowanych drużyn pewnie. Masz jakiegoś takiego czarnego konia? Mało typowanych do finału Pucharu Polski? Mhm. Jak to widzisz, Asia? Pomidor, nie. Jeżeli chodzi o finał Pucharu Polski, wiadomo, że dopiero jest 1/8 i jakby my do tego podchodzimy, że jakby w tamtym sezonie polosowaliśmy tak, żeśmy Gieksa w 1/8 i jednak odpadłyśmy. Teraz trafiliśmy na Bydgoszcz, myślę, że jesteśmy w stanie z tą drużyną wygrać. W środę się okaże. Jeżeli nam się uda, to mówię, małymi łyżeczkami będziemy to brać, ale gdzieś w tym sezonie mocno stawiamy na Puchar Polski. No bo tak spojrzałam na ciebie, bo SMS, wiadomo, można oczekiwać, że ma duże szanse. Że powinien jak najdalej tak, dojść, że ma szansę zajść wysoko, no ale Śląsk nie jest takim oczywistym kandydatem do występu w finale, ale to, co wspomniałam, może się okazać, że ze Sportisem zwycięży na przykład. Mhm. I przy dobrym losowaniu może nam się tak łatwiej ułożyć, ale podchodzimy do tego, że naprawdę dużo do tego będziemy przykuwać uwagi i na pewno łatwo nie będzie z nami wygrać. Mhm. To przejdźmy sobie w takim razie do tego meczu w Koninie, który się wydarzył wczoraj. Pewne zwycięstwo Medyka, uśmiecha się, Asia. Nie tylko o tej sytuacji karnej będziemy mówić, ale akurat tak się składa, że oba gole padły po rzutach karnych. Kapitan drużyny Medyka Konin, Sandra Sałata, oba wykorzystała. No dobra, przejdźmy i miejmy to za sobą. Ten rzut karny, ta sytuacja, kiedy Ola Dudziak dotyka piłki ręką we własnym polu karnym. Na pewno rozmawiałyście po przerwie, po tym meczu. Co ona mówiła? Jaka była jej argumentacja? Dlaczego w ogóle doszło do tego? Jest to dziwna sytuacja i jakby nikt nie wie, czemu Ola dotknęła piłkę. Nikt nie wie, czemu Ania stwierdziła, że ta piłka wyszła na piątkę. Zrobiło się zamieszanie trochę, bo to była tak naprawdę było centro strzału, tam Klaudia Fabowa starała się uderzyć. No i ja podbiegłam do Ani, powiedziałam jej jedną sugestię. Ola powiedziała jej, żebyśmy otwierały na 3 i jakby Ania z Olą się nie dogadały. No i po prostu Ola chciała zatrzymać tą piłkę na 5. Jakby jak ona tylko dotknęła tą piłkę, to już wiedziałam, co się wydarzy. Mhm. I Ania jakby też była w szoku, że w ogóle był gwizdek. Mhm. Nie widziała, o co chodzi. Dlatego mówię, to była 4. minuta, dużo emocji i jakby no zdarza się. Nie ma tego czegoś, że Ola chciała, nie chciała. Rozmawialiśmy o tym w szatni i staraliśmy się o tym po prostu zapomnieć. Po meczu Ania wzięła winę na siebie. Ola raczej oddaliła się od tej sytuacji. Wiadomo, że też to przeżywa jakby. Ale to też nie jest tak, że Ania z Olą to przeżywają, a reszta ma to gdzieś, bo tak naprawdę jesteśmy 11 na boisku, każda powinna zareagować.
wyjaśniliśmy sobie jakby, tak jak Ania nawiązała do tych komentarzy, te komentarze są zbyt mocne, tak jak udzieliłam wywiadu w grudniu. Ja takie komentarze traktuję jak pachołki, bo jeżeli my mówimy teraz, że kobiety mają tyle nie zarabiać co faceci, no to jeżeli wejdziemy na YouTube'a i wpiszemy z kiksy bramkarzy czy zawodników, no to znajdziemy tego mnóstwo. Oczywiście. Jeżeli mam jedną sytuację teraz skreślać naszą grę, naszą postawę i teraz mamy się śmiać z kobiet, no to trzeba się zastanowić, czy w ogóle takie osoby brały udział w profesjonalnej grze w piłkę nożną, czy w ogóle miały miejsce się znaleźć w takiej sytuacji, bo uważam, że większość osób, które to pisze, to po prostu siedzi w wygodnych klapkach i to ogląda, bo wiadomo, że fajnie jest wejść, pośmiać się z kogoś, tylko jeżeli się gra o coś, bo tak można powiedzieć, że my zarabiamy pieniądze. My nie zarabiamy pieniędzy, no może w dwóch, trzech klubach się zarabia pieniądze, ale dla nas to jest hobby, to jest pasja i jakby od razu nas tak skreślać, równać za przeproszeniem z błotem, no uważam, jest to nie fair wobec kobiet i jakby uważam, że nie ma sensu tego dalej roztrząsywać, bo było, minęło. My jakby no, staramy się zapomnieć, będziemy się na pewno wspierać. Ola na pewno wie, że ma od nas wsparcie, Ania jest to doświadczona piłkarka, też nie może tego brać wszystko na siebie, bo no to się zdarza. No. Może być tak, że Oliwia też by popełniła ten błąd, teraz mam się śmiać z SMS-u, czy śmiać z Łęczna, jakby to seksa, no przytrafił się na, to nam, bierzemy to na klaty i tyle. No. Tym bardziej, Asia, że ty też sprawdzałaś dokładnie kulisy tej sytuacji i wyliczyłaś, że do tego rzutu karnego tak naprawdę w ogóle nie powinno dojść. Nie będziemy się bawić w kącik sędziowski, bo nie, ja przynajmniej nie czuję się do tego kompetentna. Ale. Odwinęłam sobie, rzeczywiście powycinałam tę sytuację. Jest taki przepis mówiący o tym, że bramkarz, bramkarka może trzymać piłkę w rękach 6 sekund. Zgadza się, Oliwia? Do 6. I co jest później, jeżeli jest powyżej tych? Pośrednich. Tak. Wiecie, tego przepisu się w ogóle nie używa. On jest w ogóle... Proforma. Tak, jest, ale jest. Nikt tego nie mierzy i też jakaś tolerancja, wiadomo, musi być mniejsza, większa, ale no musi być, bo to nie ma możliwości technicznych, żeby to policzyć. Ania Bocian miała piłkę w rękach 11 sekund. Od tego zacznijmy. Natomiast ja będę tłumaczyć panią Emilię Szymulę o tyle, że tam było takie zamieszanie. Ta sytuacja, że Ola Dudziak złapała piłkę w ręce, mogło spowodować, że to się tam wszystko zamieszało, zakotłowało, stąd taka decyzja. Ale trzymając się faktów, Ania Bocian piłkę miała w rękach 11 sekund. Więc... I teraz zastanówmy się, czy w ogóle, jeżeli nawet nie doszłoby do tej sytuacji, tak z przebiegu całego spotkania, no Śląsk nie zagrał dobrego meczu. Medyk myślę, że jednak zasłużenie wygrałby ten mecz, nawet gdyby ten gol nie padł. Chyba, że macie inne zdanie. Znaczy, jeżeli mam być szczera, no to tak. Jeżeli chodzi o mecz poprzedni z SMS-em, zagrał się naprawdę bardzo dobre spotkanie i 100% tak naprawdę zgody, tak. To był dobry mecz, brak koncentracji w 92 minucie i tracimy bramkę na 3-2. Ale tutaj, jeżeli... Przypuśćmy, nie byłoby tego karnego, był, nie wiem, rzut wolny pośredni, byśmy to wybroniły. Uważam, że ten mecz całkiem inaczej by się potoczył. To na pewno, ale jeżeli chodzi o drugiego karnego, którego ja też się do końca nie zgadzam i rozmawiałam też o tym. Była kontrowersja. Też była kontrowersja. 10 minut później była widoczna ręka, której też jakby nie był gwizdnięty, ale pomijając fakt, my nie stworzyliśmy sobie sytuacji, ale Konin też nie miał klarownych. Więc tak naprawdę, jeżeli ten mecz skończyłby się remisem, uważam, że byłby fair. Wiadomo, nasze błędy, okej, gdzieś daliśmy powody do tego, że były dwa rzuty karne, ale tak naprawdę my nie stworzyliśmy poza jedną sytuacją ze spalonego sytuacji. Bo tam Karola i Iwaś uderzyła z przewrotki, ale mówię, jak my nie tworzymy sobie sytuacji, to też tego meczu nie możemy ani zremisować, ani nie wygrać, bo mogliśmy doprowadzić do sytuacji 1-1, mogłoby się potoczyć inaczej, ale niestety. No wyszło jak wyszło, zagrał się bardzo zły mecz, też to może wynika z tego, że ze sztucznej jest tam ciężko wejść na tą naturalną, ale no, było, minęło. No, na pewno nie tak chcemy grać w piłkę. Ale ta przewrotka Karoliny, no żałowałem, że tam był odgwizdany, spalony bodaj, tak? Był tak. Pokazany, bo pięknie złożyła się do tego uderzenia i to był dobry strzał i mielibyśmy gola kolejki prawdopodobnie, gdyby ta bramka została uznana. To też tak właśnie był, ten spalony był na takie centymetry gdzieś. Wydaje mi się, że mogła być wychylona. Wiadomo, z naszej perspektywy ona nie była wychylona, bo my chciałyśmy bramkę. I jeżeli naprawdę ona by strzeliła tą bramkę i ogólnie za złożenie się do tej sytuacji, no to są czapki z głów, więc Karola, no, mam nadzieję, że z Bydgoszczą strzeli jeszcze raz, ale mówię, no... Decyzja jest taka, że mówię, gwizdnie, nie gwizdnie, no, podniosła chorągiewkę zboczna, więc no, ale mówię, 1-1 by było i też mecz by się potoczył całkiem inaczej, bo też byśmy dostały wiatru w żagle,
ale ta pierwsza połowa za dużo emocji w naszym wykonaniu i potem już było dla nas ciężko. Mhm. No ja jak oglądałem sobie ten mecz, to rzeczywiście nawet ten przekaz telewizyjny, nazwijmy go, mecz nie leciał w telewizji, ale w internecie, no nie pokazał nam dokładnie tej sytuacji z tą przewrotką, bo ja wszyscy się skupili na tym rzuciem karnym, ale no tam była piękna bramka, piękna, właśnie zdobyta przewrotką. Wielka szkoda, że nie została uznana. Chciałbym to zobaczyć, tak jak dostajemy taki przekaz idealny z telewizji z wyrysowaną linią, czy tam rzeczywiście był spalony. Ale dlatego mówiłam, że nie chcę robić kącika sędziowskiego, bo nawet jak masz mecz w telewizji, te nasze mecze ligowe, to i tak nie jest liczba kamer taka, że ci w każdej sytuacji pokaże rzeczywiście, czy był, czy nie był. Poza tym umówmy się, jak my będziemy analizować każdą sytuację, czy tu był błąd, czy tu był spalony, te linie rysować, Matko Boska jedyna. Ja też chciałam zweryfikować, na ile tam był, czy nie, bo tak bardziej ciekawostkowo. Najbardziej mnie w tej sytuacji po prostu interesował piękny strzał i Waśko, to, że pani asystentka podniosła spalonego, ja jej muszę zaufać. Wiecie, to wydawało mi się, że był, ale pewności nie mam. Mhm. Ale to jest nieistotne. Podniesione, gramy dalej i tyle. Mhm. Za moment będziemy łączyć się z kolejnym gościem w dzisiejszym programie, Marlena Hajduch, GKS Katowice, bo też o meczu GKS-u powiemy sobie sporo, bo tam działo się po prostu sporo. Oliwia, nie grałaś w tym meczu? Nie grałam. Ustaliliśmy już. Nie jestem zamieszana. Nie jesteś zamieszana, absolutnie. Nie grałam w Bydgoszczy. Natomiast jeszcze na chwilę do Śląska musimy wrócić, bo rzeczywiście ten Puchar Polski to jest dla was taki cel numer jeden w tym sezonie, to jest takie trofeum, na którym się skupiacie, to jest ważniejsze nawet w tym momencie od ligi? Znaczy wiadomo, że ten Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. To jest na pewno jedna z takich rzeczy i wiadomo, że jeżeli chodzi o zdobyć pieniężną, no to najłatwiej zdobyć ją w Pucharze Polski, bo jeżeli mamy dostać, zdobyć Mistrzostwo Polski i przez Puchar Polski, no to jest to najłatwiej niż wygrać ligę. Mhm. Ale mówię, no gdzieś uważam, że 9 miejsce w tabeli w lidze nie jest naszym miejscem, powinniśmy być zdecydowanie wyżej. Dlatego ten puchar stawiamy za taki cel numer jeden, że naprawdę chcemy i otwarcie to będziemy mówić, że będziemy dążyć do tego, żeby być w tym finale Pucharu Polski. No ja tak pytam o to celowo, no bo rzeczywiście ta przewaga nad strefą spadkową może jakaś nie jest wybitna, ale też no nie chce mi się wierzyć, żeby Śląsk nagle miał się znaleźć, Asia, pod kreską. Tam chyba 4 punkty na ten moment są przewagi, więc no, naturalne byłoby to, żeby ten Puchar Polski potraktować bardzo serio i bardzo poważnie. Myślę, że dla Śląska to by był duży wyczyn, występ w finale. Ja tak patrząc na występy Śląska, biorę pod uwagę przede wszystkim to, że tam jest kadra na takim poziomie, że trudno oczekiwać, żeby nie wiadomo jak wysokie lokaty Śląsk walczył, bo to jest zespół złożony w wielu przypadków z młodych piłkarek, które trzeba założyć, że za sezon, 2-3 wejdą na wyższy poziom i wtedy oczywiście będzie trzeba oczekiwać jakiegoś postępu. Też mam takie odczucie, że Śląsk sobie trochę sam krzywdę zrobił w tej pierwszej rundzie po zmianie AZS-u na Śląsk, bo wam, Asia, wtedy fajnie szło i mocno punktowałyście. Później tak na fali takiego rozpędu tak punktowo to spadło. Ale ja mam takie wrażenie, że to po prostu spadło jakby do poziomu, który plus minus wy prezentujecie i ja nie oczekuję od Śląska nagle w tym momencie walki o medale, bo po prostu uważam, że kadrowo nie ma ku temu podstaw na ten moment. Po prostu. Ale widzę też tam dużo piłkarek, które mają potencjał. Przecież od was dużo jeździ na kadrę U17 zawodniczek. No tak, i jeżdżą na U17, no U19 jeżdżą dziewczyny, jakby potencjał w tych młodych jest ogromny, przeogromny, bo jeżeli mamy... Teraz Gabi Lewicka została włączona do ekstraligowego zespołu, co wczoraj zadebiutowała. Uważam, że bardzo dobrze się pokazała jak na debiut, więc wydaje mi się, że sezon na sezon będzie lepiej. Wiadomo, że teraz no, nie powiemy tak, że będziemy wieszać medale na koniec sezonu, ale uważam, że jakbyśmy były w połowie tabeli, to byłoby ok, ale jeżeli chodzi nawet o nasz styl gry, no to prezentujemy, uważam, że jeden z lepszych, bo przede wszystkim staramy się grać w piłkę, a nie szukamy takiej gry na alibi, że kopniemy piłkę do przodu i skracamy, więc jakby my gramy w piłkę i chcemy cały czas to doskonalić i mam nadzieję, że to zaowocuje w przyszłości. Mhm. GKS Katowice, Sportis Bydgoszcz. Przechodzimy sobie do tego spotkania 3-3. Od razu łączymy się z naszym gościem, Marlena Hajduk, a więc GKS Katowice jest naszym gościem. Dzień dobry, Marleno, witamy. Witam serdecznie. Dużo działo się w tej kolejce i też no, zamyka się w tej właśnie charakterystyce wasze to spotkanie. Niesamowity obrót spraw. Przy wyniku 3-0 w 43 minucie no, raczej nie myśli się o tym, żeby bronić wyniku, raczej się myśli o tym, żeby go podwyższać, żeby zgarnąć pewne 3 punkty. Co
wydarzyło się wczoraj w takim razie w Katowicach z waszej perspektywy, kiedy już troszeczkę te emocje ochłonęły? Co wydarzyło się, że straciłyście później 3 gole? Co tu dużo mówić, bo niestety drużyna zbyt proszczy zdołała strzelić bramkę do szatni tak naprawdę. Strzeliła bramkę na 3-1. Było to dla nas trudne i ciężkie spotkanie, ponieważ wydawało nam się, że kontrolujemy ten mecz, że wszystko idzie po naszej myśli. Stwarzamy tych sytuacji naprawdę dużo i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie mogłyśmy strzelić tych bramek jeszcze więcej, a tak naprawdę z meczu wygranego, bo 3-0, tak jak mówimy, to może się wydawać, że to już jest wygrany mecz. Wchodzimy do szatni z wynikiem 3-3. Ta bramka na 3-1, no rzeczywiście mocno gdzieś ten Sportis dała jej taką nadzieję, ten promyczek nadziei. No i też błąd trzeba nazwać, no, Weroniki Klimek przy tym wyjściu do tej sytuacji. Co w ogóle działo się w szatni w takim razie? Podczas, no schodziłyście do szatni z wynikiem 3-1. Jakie były wtedy wasze słowa, o czym rozmawiałyście? No bo raczej trzeba było grać swoją piłkę po prostu z tych pierwszych 40 minut, żeby spokojnie dowieść ten rezultat. Dokładnie tak. My bardzo dobrze wiedziałyśmy o tym, że po przerwie Sportis tak naprawdę wyjdzie na nas wyżej. Zdobyły bramkę na 3-1, nie miały już nic do stracenia. I wiedziałyśmy, że musimy kontrolować to spotkanie dalej, tak jak kontrolowałyśmy tą pierwszą połowę. Niestety popełniłyśmy 2 kolejne błędy i tak naprawdę po naszych błędach, nie ma tu też co się oszukiwać, Sportis strzelił kolejne 2 bramki. Natomiast no, stajecie się takim zespołem, który fajnie się ogląda, bo 3-3 to jest wasz ulubiony ostatnio wynik, więc jak się włącza mecz GKS-u, to można się spodziewać wielu goli. No, to jest z jednej strony fajne, bo macie dobrą ofensywę, ale jak się patrzy na liczbę bramek straconych, 6 w 2 meczach, no jest co poprawiać. Ale 26 mecz z UJ-em, czyli co, 3-3? Mam nadzieję, że już takiego wyniku nie będzie. Jak oglądaliście ten mecz z Bydgoszczą, to tak naprawdę no, my tych sytuacji mieliśmy bardzo dużo. Mogłyśmy spokojnie wygrywać 5-0 i nikt by nic nie był w stanie powiedzieć, tak? Przytrafił nam się jeden błąd na 3-1, tak naprawdę wyszliśmy na tą drugą połowę, no i kolejne 2 błędy i przez to tracimy bramki, gdzie tych sytuacji dalej było dużo i dalej mogłyśmy strzelić i tak naprawdę dalej mogłyśmy wygrać to spotkanie. Mówimy trochę o Pucharze Polski. No was nie będę pytał może o nadchodzący mecz, bo go nie ma, bo padłyście z rekordem, ale wróćmy do tego, co się wydarzyło, bo w tamtej rundzie to było największe zaskoczenie. Wasza porażka po rzutach karnych, co doprawda, ale no jednak odpadnięcie z dużo niżej notowanym rywalem. Pewnie jest teraz czego żałować. No jest niedosyt, wiadomo, każda z nas po tym meczu pucharowym miała duży żal i pretensje tak naprawdę do siebie, bo to spotkanie nie ułożyło się po naszej myśli. Co prawda i na początku meczu prowadziłyśmy 1-0, zespół z Bielska potrafił wyrównać na 1-1, później prowadziłyśmy 2-1, znowu pozwoliłyśmy na to, żeby zespół z Bielska wyrównał i doprowadził do dogrywki. I powiem szczerze, no rzuty karne, no wiadomo, to jest loteria. Wyszło tak, a nie inaczej. Nie trafiłyśmy 2 rzutów karnych. Zespół z Bielska trafił i one awansowały dalej. 2 gole we wczorajszym meczu Katarzyny Wojtkowej. Chciałem zapytać o zawodniczkę, która na tobie na razie robi największe wrażenie w GKS-ie na początku tej rundy. Kogo byś ewentualnie wyróżniła? Ja myślę, że jest to Klaudia Maciążka. Chyba nikogo nie zaskoczę tym wyborem. Uważam, że naprawdę jeszcze gdzieś tam te wszystkie sytuacje nie przekładają się na liczbę bramek, które by miała na swoim koncie, ale uważam, że im ten sezon będzie się rozkręcał, tym ona będzie błyszczała tak naprawdę. Mhm. Asia, zgadza się? Na razie ma najwyższy indeks XG. Mhm. Ale skuteczność, no, trochę słabsza. Wczoraj też znowu sytuacja sam na sam, to jest do poprawki, ale łatwość dochodzenia do tych sytuacji imponująca. Liczba metrów przebiegniętych na dużej intensywności, to tam nawet nie trzeba badać, bo to widać. Pójdziesz na mecz, to widzisz, że biega cały czas i to biega szybko. Więc jak Klaudia poprawi skuteczność, wykańczanie tych sytuacji, łatwych sytuacji, bo ona ma sytuację sam na sam. Wczoraj tak samo miała, znowu, ponownie, bo w tym pierwszym spotkaniu też przecież miała 2 setki. Jak ona poprawi tę skuteczność, to tak, to jest piłkarka spokojnie na powyżej 20 goli w sezonie, tak? Powyżej 20. Powyżej, to tak. Ale też to jest młoda piłkarka, więc jakby też uważam, że powinniśmy dać jej czas. Tak, musi indywidualnie poprosować. Ona motorycznie i na boisku bardzo dobrze wygląda, ale myślę, że ona drugi sezon gra na poziomie Ekstraligi. Tak.
więc myślę, że sezon na sezon będzie lepiej wyglądała, a przede wszystkim też Żużba na kadrze też dostała sygnał, więc ma nad czym pracować, ale można powiedzieć, że sytuacje sam na sam są łatwe. No ale ona sobie tę sytuację stwarza tą swoją motoryką świetną, bo to co mówię, łatwość znalezienia się, wypracowania tych sytuacji, bo to nie jest tak, że ona sobie stoi na piątym metrze, ktoś jej podaje i ona źle stopę przykłada, tylko ona się zabiera z piłką, wygrywa pojedynek, idzie gdzieś na przebój i no brakuje po chłodnej prostu głowy. Tak, chłodnej głowy, takiego jeszcze doskonalenia też techniki strzału, żeby tam gdzieś kulnąć sobie lepiej, ale to co Asia mówi, bo światy tak, to gdzieś z czasem też pewnie przyjdzie. Marlena, to jeszcze na koniec o ten nadchodzący mecz ligowy, muszę cię zapytać, z Lotosem. No, zapowiada się ciekawe widowisko dla postronnego widza, jeżeli to co Asia mówi się potwierdzi, bo dwa zespoły grające taką frywolną piłkę, powiedziałbym. Jakiego meczu możemy się w takim razie spodziewać twoim zdaniem? Znaczy się tak, ja już zdążyłam obejrzeć ten mecz Łęcznej z Lotosem, więc wiem, że to nie jest łatwy rywal. Tak samo jak grałyśmy w poprzedniej rundzie i pojechałyśmy do Gdańska i też się tam bardzo męczyłyśmy, więc wiemy, że to boisko tam jest naprawdę ciężkie i trudne. Ale znam nas, wiem, że naprawdę mamy dużą swobodę dochodzenia do sytuacji bramkowych i wiem, że z meczu na mecz będzie wyglądało to coraz lepiej. Popracujemy na pewno w tym tygodniu nad obroną, żeby tych bramek nie tracić w takich ilościach, żeby w ogóle ich tak naprawdę nie tracić. I myślę, że tak jak powiedziałam już w wywiadzie dla telewizji GKS-u Katowice, jedziemy do Gdańska po 3 punkty. No to będziemy sprawdzać, co się wydarzy za tydzień. Marlena Hajduk, GKS Katowice, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No rzeczywiście, GKS dostarcza emocji 3-3 w dwóch pierwszych spotkaniach. I jeszcze w tamtej rundzie z Medykiem też było 3-3. Tak, to prawda, więc no jakby tutaj... Tylko tam goniły, tam było 0-3 i do 3-3. I GKS zawsze szósta była. No, tak. Ta trójka teraz ich, no nie chcę powiedzieć, że prześladuje, ale słuchajcie, w Chelsea jest na koszulkach trójka, ten sponsor się... Wycofuje, więc ja na miejscu marketingu GKS-u Katowice bym się zastanowiła, czy tam nie uderzyć. trzeba pomyśleć. Mają argumenty na pewno ku temu. Dzisiaj odbywał się mecz Górnika Łęczna właśnie z Lotosem. To spotkanie zakończyło się tuż przed startem naszego programu. 1-0 wygrana faworytek, bo tak to trzeba nazwać. Gola zdobywa McLeans, a więc liderka klasyfikacji strzelczyń. Zobaczmy sobie, jak wygląda tabela już zaktualizowana o tego gola, który został zdobyty w tym dzisiejszym spotkaniu i dał 3 punkty zespołowi z Łęcznej. McLeans oczywiście jest liderką, ma 14 bramek, Martyna Wiankowska 10 trafień i Dominika Kopińska razem z Karoliną Majdą zamykają to podium. Planowo, aczkolwiek oglądaliśmy sobie tutaj spotkanie z Łęcznej. Zaskakująco ciężko poszło, no byłem już liderką, zdobycie. Właśnie, bo teraz widzimy też tabelę TM UKS SMS Łódź na pierwszej pozycji. Oliwia, ukłon w waszą stronę. Oczywiście na razie ze względu na to, że macie lepszy bilans bramkowy, bodaj 2 bramki więcej w tym bilansie niż Górnik Łęczna. Do tego spotkania bezpośredniego jeszcze dojdzie. Wy będziecie na taki mecz patrzeć jak na mecz o Mistrzostwo Polski, no bo kto przegra, prawdopodobnie z tej zabawy się wypisze. Myślę, że podejdziemy po prostu jak do każdego przeciwnika. No, tak jak mówiłam już, Łęczna, możemy ich zaliczać do tej jednak mocniejszej grupy przeciwników. Myślę, że nasze skupienie będzie jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej intensywne, ale udało się wygrać 5-0 właśnie, także mam nadzieję, że powtórzymy to też w Łodzi. No to mocna deklaracja, muszę powiedzieć. Takiego meczu się nie spodziewamy jednostronnego, ale kto wie, co ciekawa jestem, jak Górnik będzie wyglądał w następnych meczach, bo Lotos dzisiaj stworzył sobie kilka sytuacji w Łęcznej. Kołodziejek strzelała w pierwszej połowie, Anna Palińska odbiła piłkę na słupek, w drugiej połowie Klaudia Słowińska, Julia Włodarczyk, więc tam się działo. Oczywiście Górnik też miał kilka sytuacji, ale gol to dowód na to, jak dobrze obsłużona McLeans jest w stanie dużo dać Górnikowi.
No, dostaje prostopadłą piłkę i ją wykorzystuje. Dzisiaj było właśnie podobnie. Tak, Oliwera Packa podała jej optymalnie. Tak. Tempo, ale też dzisiaj do niej było dużo takich piłek zagrywanych zbyt mocnych, gdzie ona po prostu nie była w stanie do tego podania, do tych podań dojść. No i Łęczniatki też w drugiej połowie, to co mi się rzuciło w oczy, to strasznie dużo uderzały z takich nieprzygotowanych pozycji. Jakby brak cierpliwości, że szybko chciały podwyższyć ten rezultat, gdzieś mieć spokój, ale nie w taki sposób się to robi. To wszystkie strzały to raczej Panu Bogu w okno. Dlatego ciekawie zapowiada się spotkanie w Krakowie niedzielne, bo Górnik jedzie na mecz z Ujotem. Zobaczymy, jak Ujot po tym meczu w Sosnowcu się odbuduje. Czy to będzie szybka odbudowa, czy też nie. O 15:30 rozpoczęło się spotkanie rekordu Bielsko-Biała z Olimpią Szczecin, a więc patrzymy na dół tabeli. No rekord wypadałoby, żeby wygrał, jeżeli chce walczyć jeszcze o utrzymanie. Masz, Asia, wynik z tego spotkania aktualnie toczonego? Trzeba włączyć. Musimy włączyć, zobaczyć, co tam się dzieje. Natomiast zobaczmy w tym czasie jeszcze zapowiedź tej przyszłej kolejki. Jak wygląda terminarz na przyszły weekend, bo te mecze oczywiście 14 kolejki już za tydzień. Olimpia Szczecin, Czarni Sosnowiec, Apel Otoc Gdańsk, GKS Katowice, Tarnowia zagra z Medykiem, Bydgoszcz u siebie gościć będzie SMS, Śląsk zagra z Rekordem Bielsko-Biała i UJ z Górnikiem Łęczna. Ale jakieś typowanie dzisiaj? No możemy się pobawić. Dziewczyny? Słuchaj. No to drogie panie, to zacznijmy może od was. Olimpia Szczecin, Czarni Sosnowiec, czy tutaj w ogóle jakakolwiek szansa na niespodziankę waszym zdaniem jest? Znaczy ja myślę, że jeżeli chodzi o Czarnych, tak jak rozmawialiśmy, no, to jest taka drużyna napakowana indywidualnościami, że wydaje mi się, że one nie będą miały tam potyczki i pewnie wygrają te spotkania. Ja również Olivia? Tak myślę. Podzielam to samo zdanie. Czyli też raczej nie dostrzegasz tutaj szans na niespodziankę, Asia? Nie. Ja jednak myślę, że pewne zwycięstwo. Lotos zagra z GKS-em. Olimpia po prostu musi poszukać punktów gdzie indziej. No to prawda. Kolejne spotkanie właściwie toczone o tej samej porze, bo też o 12 w sobotę, to ten mecz Lotosu z GKS-em Katowice. Dla mnie bardzo wyrównany może być mecz. To są drużyny o podobnym profilu i o podobnym składach personalnych. Ja typuję remis, aczkolwiek ciut bardziej na, jeśli miałabym typować zwycięzcę, to Katowice. Asia? Ja zostanę tutaj przy remisie, jakby też jakby Gieksy też wiem, jak wygra, jak to wygląda, ale wydaje mi się też, że Gdańsk potrafi sprawić niespodziankę, więc ja tak w remisik. To jak remis, to 3-3 zapewne w tym spotkaniu właśnie. GKS ma mocniejszą kadrę, więcej indywidualności. Ale w Gdańsku się ciężko gra. Ale no też bym tam poszła w X. Ale ze wskazaniem na X. A nie, bez wskazania. Okej. No to tutaj X. Będzie chyba jasne wskazanie w tym kolejnym meczu. Tarnowia zagra z Medykiem. Koninianki tak po tej średniej rundzie jesiennej mam wrażenie, że na wiosnę prezentują się z minuty na minutę lepiej. Więc tutaj chyba faworyt jest jeden. Ja myślę, że Medyk Konin. Tam już doświadczenie gra i mimo wszystko kadra jest mocniejsza. No, tak jak mówimy, no, Tarnowia raczej przed spadkiem się broni, ale tam raczej bez niespodzianek gdzieś do pewnego momentu będą stawiały opór, ale Konin raczej wywiezie stamtąd 3 punkty. Medyk po ciężkim meczu, mimo wszystko. Chociaż tu Kasia Białoszewska będzie za tydzień z Tarnowi. Dobrze by było, żeby no, jakiekolwiek nie zakończy to spotkanie. Mogłaby przyjechać z jakimś punkcikiem, ale... Ja też miałam przyjechać z punktem. No właśnie. Ale no nie, no medyk. Ale po ciężkim meczu, tak jak wspomniałem. No i mecze niedzielne. Śląsk, rekord. To zaczniemy może od Asi. Nie zapytam cię o wynik, bo powiesz, że wygracie, nie, ale no. Jak wy do tego spotkania podejdziecie? No, jesteście faworytkami, gracie u siebie. No, taki mecz trochę niewygodny, bo tutaj każda strata punktów, nawet taki gorszy moment w spotkaniu, no zaraz będzie nakładał na was presję. No to na pewno presja będzie, jeżeli my nie wygramy tego meczu, będzie coraz ciężej, ale przede wszystkim my myślimy o środzie. Ten środowy mecz jest jakby kluczem dla nas i po tej środzie tak naprawdę sobie wrócimy do ligi, ale wydaje mi się, że ten mecz będzie też taki kluczowy, przełomowy, bo jak my nie zaczniemy punktować, to ta presja będzie coraz większa, nie tyle co ze strony klubu, co od nas samych, bo jakby no, nie uważamy, że możemy grać tak źle i nie punktować z takimi przeciwnikami. Oliwia, będziesz kurtuazyjna, powiesz, że drużyna koleżanki wygra, czy tutaj upatrujesz szansę jakieś dla rekordu? Ja mimo wszystko celuję Śląsk Wrocław. Na czysto. Na czysto.
Asia, czy gdzieś niespodzianka będzie w przyszłej kolejce, czy Śląska, czy nie? Ale nie na czysto. Okay. Znaczy się w sensie, że rekord może tam strzelić, gola lub gole, ale liczę na jakąś przewrotkę. Bo jak nie wpadło Karolinie i Waśko w Koninie, to może się to nie wpadnie w następnym meczu. Złoży. My chcemy takich goli jak najwięcej. Chociaż wiecie co, tak mówię jeszcze nie widząc, bo mecz się opóźnił w ogóle ten w Bielsku, taka jest informacja, nie widząc rekordu w tym meczu z Olimpią, bo to też jest istotne przy jakimś przewidywaniu. Na dzisiaj wskazuje Śląsk, ale no myślę, że ciężki mecz mimo wszystko je. Was czeka, Asia. Na pewno. Bydgoszcz kontra lider tabeli, a więc Łódź. Ciężki teren. Zawsze nam się ciężko z Bydgoszczą gra. Nie mogę powiedzieć, że nie. Sparing to pokazał, bo wygrywałyśmy 1-0, a druga połowa się obróciła o 180 stopni. Spotkanie w sumie przegrałyśmy 2-1. Oczywiście mowa o sparingu. Ale myślę, że to był dobry, zimny prysznic dla nas jak najbardziej przed spotkaniem i ja typuję zwycięstwo. Asia? No, wydaje mi się, że Łódź nie może sobie pozwolić tutaj na porażkę. Jak sobie pozwoli na porażkę, to już będzie wypadało powoli z tej walki o mistrzostwo. Ale no, tak jak Oliwia mówi, no, Bydgoszcz jest niewygodna na swoim terenie i na pewno tam Stasiak i spółka będzie stawiać opór. Ale może być to dosyć zacięty mecz i jak nie strzela szybko bramki, będzie im ciężko. Ale Łódź. Asia? Myślę nad X-em w tym meczu. Czyli dopatrujesz się, że tutaj jest możliwa niespodzianka, no bo za stratę punktów bramkowy remis UKS-u to byłaby niespodzianka. Tak, to by była niespodzianka. Sorry, ale widziałam Sportis wczoraj i dlatego mówię bramkowy, bo to jest zespół, który strzela, ale też traci. I nie będę zaskoczona, jak sprawi dużą niespodziankę. Ale no jakbym miała jednak zdecydować się na kto bliżej, no to wiadomo, że SMS ma mocniejszy skład. Ale jak szukamy niespodzianek, no to bym się zastanowiła. Bo raczej nie spodziewasz się niespodzianki w tym ostatnim meczu J Kraków kontra Górnik Łęczna? Czy jednak? Nie wykluczam. Nie wykluczam, bo nie wiem jak UJ po tym spotkaniu się odbuduje. A Górnik mnie dzisiaj w ogóle nie przekonał. Muszę powiedzieć, że tak... Tylko, że to jest wiosna, 11 meczów, więc może się okazać, że będą tam powoli, spokojnie dochodzić do optymalnej dyspozycji, bo to mistrzostwo w marcu to może zdobywać Barcelona. A właśnie dzisiaj zdobyła. Dzisiaj zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, tak, mamy marzec. A u nas to mistrzostwo to się jednak zdobywa ku końcu. Tak, no to jest aktualnie. Akurat dla oglądania tej ligi na pewno dobre. Że dlatego mówię, dla Górnika nie jest istotne to, w jakim stylu zdobywa 3 punkty, ale to jak będzie funkcjonować na dłuższym dystansie. To tyle, jeżeli chodzi o... Ale jeszcze widzisz, nie powiedziałam jaki wynik. Nie? No to dalej, to jak chcesz dokładny wynik, to proszę. X2, nie? No, tak. bliżej mi do dwójki, ale. Ale tak remis też furteczkę, nie furteczkę bym zostawiła na X-a. Jeżeli chodzi o tę kolejkę, wyróżniliśmy 3 piłkarki. Liga Top, to wyglądają te nazwiska w następujący sposób, bo mamy taki kącik, gdzie te 3 nazwiska zawsze sobie wyróżniamy. Nicole Kaletka, Dominika Kopińska i Aleksandra Stasiak. Te 3 nazwiska sobie, Asia, w tym tygodniu wybraliśmy. Jak do tego doszło? Nicole Kaletka wczoraj otworzyła wynik meczu. W ogóle taką Nicole Kaletkę chcę oglądać i uważam, że stać ją na jeszcze więcej. Fajna wypowiedź pomeczowa, bo taka trzeźwa, przytomna, bez jakiegoś tam tak bujania w obłokach, ze świadomością, że stać je na więcej, bo tak jest. A Nicole Kaletka to tak jak Maciążka powinna powyżej 20 goli strzelać docelowo, bo ją stać, to Nicole Kaletka, pomimo tego, że występuje w pomocy na naszą ligę, to jest piłkarka kreatywna, świetnie wyszkolona technicznie, a wczoraj właśnie w meczu w Sosnowcu dobre decyzje i przede wszystkim skuteczność. Więc tu nie mieliśmy wątpliwości. Dominika Kopińska, ja wiem, że mecz z przeciwnikiem niżej notowanym, ale podsumujmy liczby. 2 gole, 2 asysty i 2 wywalczone rzuty karne.
No i co ja mam więcej opowiadać? Wszystko w temacie. Aleksandra Stasiak jeszcze na koniec. Wiecie co, odnośnie Oli Stasiak, tu by można było równie dobrze dać sportis cały, bo tu chodziło o to, jak doprowadziły do zdobycia jednego punktu w Katowicach, ale chcieliśmy tam sobie kogoś jednego wybrać. Stanęło na Oli Stasiak z tego powodu, że to właśnie jej gol zapoczątkował ten marsz do tego remisu. No i asysta przy golu na 3-3. To też było ważne, więc tak wskazujemy na Olę. Chociaż też, wiecie, Witczak fajnie grała. Tam jest kilka piłkarek takich, które nie mają takich nazwisk, jak to się mówi, a zobaczcie, Majda 8 goli, strzela tam dużo zawodniczek gole, to nie jest, tak jak ostatnio mówiliśmy, jak była tutaj Weronika Helińska, że strzelają piłkarki właściwie nie dwie, tylko cała tam jest lista strzelczyń, więc Ola wskakuje jakby jako przedstawicielka tego zespołu, który tak fajnie powalczył. Środa, mecze Pucharu Polski, za tydzień kolejna kolejka Ekstraligi, będziemy sobie to śledzić. A jeszcze na koniec raport kadrowiczek, bo też działo się, jeżeli chodzi o inne ligi poza naszymi granicami. Tak wygląda ta naprawdę obfita lista. Jakbyśmy mieli, Asia, jedną zawodniczkę wyróżnić za to, co się wydarzyło? To na tobie zrobiło największe wrażenie w takim razie z tych nazwisk? W piątek oglądałam dwa mecze z udziałem aż 5 Polek. Ale tak, żebym miała jedną wskazać, to może nie. Natomiast, no tak, Ada, bo po kolei może klubami. Ada Chcińska i Wera Zawistowska, no to bez historii, tam nie było co zbierać, jak to się mówi. Wolfsburg zdecydowanie pokonał Keln. Ale wiecie co, raport kadrowiczek, to tak w sumie można to zamienić na raport medyczny. Bo teraz przejdźmy do Paulinki Dudek. 19 minut, no kontuzja, staw skokowy. Nie o własnych siłach. Pytałam Paulinki, co tam wiadomo na dzisiaj. Jest po USG, kość cała, bo kontuzja stawu skokowego, ale z więzadłami jest tam nie do końca wszystko ok. We wtorek ma rezonans. No i czekamy, bo to nie jest kontuzja na 2-3 dni. Miejmy nadzieję, że też nie na 2-3 miesiące. Tak. Asia dobrze podsumowała. Wyleczy się. Grabowska, bo tak może klubami. Dominika Grabowska, Ewelina Kamczyk, Nicole Karczewska. Ważny mecz z Paris FC, przegrany. Prowadziły po... Tak, po golu, po golu Grabka. Ewelina asystowała, tak, a jeszcze akcję rozpoczęła Nicola Karczewska, więc polski gol zdecydowanie, no ale później się posypało i marzenia o Lidze Mistrzyń oddalają się na razie powoli, ale no, to był kluczowy na ten moment, tak się przynajmniej wydaje, mecz. Katarzyna Kiedrzynek, bo musimy się zatrzymać przy tym nazwisku, bo to jest dosyć istotna informacja. Grała dzisiaj, bo mecz się zaczął o 13:00, wyszła na mecz drugiego zespołu. No to w końcu mamy minuty. W końcu zagrała, w klubie. Natomiast nie w tym Wolfsburgu, którego byśmy sobie życzyli. Tak, nie w tym, co byśmy sobie życzyli, ale trzeba pamiętać o tym, że wiele miesięcy leczenia kontuzji spowodowało, że ta hierarchia w pierwszym zespole wyglądała tak, a nie inaczej. I Katarzyna Kiedrzynek po prostu musi wywalczyć miejsce. Lepiej jak gra w drugiej lidze, bo to też trzeba uporządkować, bo może nie wszyscy kibice wiedzą, to jest druga Bundesliga. Więc lepiej jak zagra tam, nie? Jak tam jest u bramkarzy. Lepiej jak gra się w drugim zespole, niż siedzi na ławce w pierwszym. Zwłaszcza u bramkarza. No właśnie. Więc tu nas to cieszy. To o lidze rosyjskiej rozmawiać nie będziemy. Okay. Chciałem się tylko zatrzymać przy Kasi Kiedrzynek, jeżeli pozwolisz, bo Oliwia, ty miałaś przyjemność z nią spotkać się na zgrupowaniu choćby reprezentacji Polski. Tak. Wiem, że byłaś pod dużym wrażeniem tego, jak się Katarzyna Kiedrzynek prezentuje. No, to jest zupełnie przeskok, jeśli mam obserwować bramkarki z polskiej ligi. Oczywiście nie ujmując nikomu, ale widać po prostu, że Kasia już ma ze sobą wieloletnią grę za granicą. No, dla mnie top. Naprawdę. Dużo trzeba było jeszcze, by u ciebie podrasować, żeby dużo do takiego poziomu dojść? Dużo. Okay. Dobrze, jeszcze ten komunikat, ten raport medyczny podsumujmy. Sylwia Matysik cały czas się rehabilituje.
Miejmy nadzieję, Asia wyleczy się, bo my patrzymy na zbliżający się, więc Gosia Mesjasz ma dzisiaj mecz, ale trzeba się cofnąć do poprzedniego tygodnia, bo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że zaliczyła dwie asysty, bo wtedy mecz jeszcze był przed nami tydzień temu. Kinga Szemik też ma dzisiaj spotkanie ligowe z Lille na wyjeździe, ale klub ją nominował do tytułu piłkarki lutego. Trzy takie piłkarki były nominowane przez FC Nantes. Nie mamy okazji oglądać drugiej ligi francuskiej, więc fajnie by było, żeby Nantes awansowało. Awansuje, Asia? Rozmawialiśmy z Kinią, no to celują w awans, więc no. życzę jak najlepiej, więc mam nadzieję, że uda im się awansować. No i wtedy będziemy mieli okazję oglądać mecze, no bo pierwszą ligę o wiele łatwiej oglądać. Kindze życzymy awansu. Tak jak wspomniałam, klub ją docenił. No i w sumie tyle życzymy. Aha, Gocha Grec. Gocha. Poza kadrą meczową ma to związek z tym, że też jeszcze nie była w pełni sił, ale za tydzień ma być już do dyspozycji w St. Pölten. I jeszcze już na ostatnie nazwisko, bo to też kibiców mogło niepokoić, zejście Dominiki Grabowskiej w przerwie. Delikatna kontuzja. Czyli to była podyktowane kontuzją. Tak, to było zejście podyktowane kontuzją, ale jest tak, ogrywka, jak to się mówi. Wyleczy się. Pozytywna Asia Wróblewska. No, Asia, teraz przed tym meczem w Pucharze Polski też pozytywnie podejdziecie i myślę, że tam stworzycie dobre widowisko. No, my będziemy zacierać ręce, bo tam kilka ciekawych par w tym Pucharze Polski rzeczywiście jest. Jeżeli myślimy, że Śląsk będzie takim czarnym koniem, to ty kogo jeszcze upatrujesz w roli tam takiej drużyny, która może jednak z wami zagrać choćby w tym finale? Kurczę, ciężko jest powiedzieć, tak naprawdę chyba nie do końca pamiętam też wszystkie pary, jakie są, ale wydaje mi się, że no my albo Bydgoszcz będzie jednym z takich czarnych koni i na pewno, jeżeli my awansujemy, to szybko broń nie złożymy, tak samo Bydgoszcz, ale wydaje mi się, że będziemy liczyć na potknięcie SMS Łódź, żeby gdzieś tam wypadło z tej hierarchii. Trochę by wam to ułatwiło, na pewno. Myślę, że też nie zdziwiłabym się, jakby Kraków zagrał całkiem inne spotkanie z Sosnowcu. Spodziewam się, że to będzie kompletnie inny mecz i niż ten ligowy. Mogą też sprawić niespodziankę, dlatego może będziemy bardziej po środzie odważni do tego, żeby powiedzieć, kto może wskoczyć na ten finał. Mhm. Oliwia, no wy tutaj musicie, no co tu dużo mówić, pełna środowiska Polska, to jest drużyna niżej notowana. Tak, my musimy, my innej ewentualności nie bierzemy pod uwagę, my jedziemy tam, żeby wygrać i awansować. A kogo byś wskazywała na najgroźniejszego rywala w kontekście wywalczenia tego Pucharu Polski? Jeśli chodzi o... Poza wami oczywiście, tak? No bo zakładamy, że SMS jest jednym z faworytów. No to zaraz za nami myślę, że czarne. No, ciekawy jestem, jak to losowanie się, Asia, ułoży, bo jakbyśmy mieli taki mecz czarni kontra właśnie SMS Łódź, to myślę, że inni zacieraliby ręce bardzo mocno. A powtórka by była, nie? Ostatni finał na Polonii. Było blisko. Było blisko. Będzie się działo w Pucharze Polski. W środę te spotkania między godziną już o 11, bo tam w Olsztynie to spotkanie tak błyskawicznie się zacznie. Tylko dla tych, którzy nie pracują na pierwszą czy na drugą zmianę, żeby sobie obejrzeli. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podsumowanie tej 13. kolejki Ekstraligi. No i będziemy śledzić to, co się wydarzy w tych najbliższych dniach, tygodniach. Joanna Wróblewska. Dziękuję bardzo. Śląsk Wrocław, także Oliwia Szperkowska. Dziękuję. Łódź? Nie Bydgoszcz? Asia Sykarska. Katowice. Asia Sykarska również była gościem. Za tydzień prawdopodobnie program zrobimy też o 15, żebyśmy mieli już zakończone wszystkie spotkania tej 14. kolejki Ekstraligi. Bądźcie z nami, odwijajcie sobie te ostatnie, poprzednie odcinki, tam też dużo wiedzy, która niekoniecznie się zdeaktualizowała. Dobrej niedzieli wam życzymy.